Witajcie w naszej zabawie chowanego z pieskiem, gałgankiem i przyjaciółmi jego. To świetna rzecz, w chowanego grać z naszym pieskiem malutkim. Lubi się bawić, biegać i szczekać i mnóstwo nowości znajduje co dzień. Nos czujny ma, jak wicher gra, gałganek naszym przyjacielem jest. To chodź i pobaw się z przyjacielem swym już dziś. Zabawa w chowanego. Gałganek uwielbia jesień, gdy spod liści nie widać trawy. Pobiegł więc na podwórko i zaprosił przyjaciół do wspólnej zabawy. Zamerdał ogonkiem i bardzo był ciekawy, czy pięciu przyjaciół znajdzie do zabawy. Przyszedł lis, kurczaczek, kicia, kangurek i ślimaczek. Witajcie, przyjaciele, witajcie! Czy chcecie pobawić się w chowanego? Tak, bardzo chętnie, szybko odpowiedzieli. Na zabawę w chowanego dziś ochotę mieli. Gałganek zamknął oczka i zaczął do 10 liczyć. Nasi przyjaciele musieli się śpieszyć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Gdzie oni mogą być? Gdzie też mogli mi się skryć? Za rabatką? Któż tam może być? Możecie w to uwierzyć? Hurra! Jedna osoba już znaleziona. Ale gdzie reszta, czy wiecie? Może znaleźć mi ich pomożecie? Ktoś chowa się za płotkiem. Ale kto? Pomożecie? Już wiem! To kangurek! Najwspanialszy na świecie! Znalazłem cię! Znaleziona dwójka cała! Lecz gdzie się reszta schowała? Spójrz na ten brązowy kubełek. To lis! Zauważyłem twój ogonek. Znalazłem cię! Znalazłem już trzech! Hurra! Bawmy dalej się! A gdzie reszta? Któż to wie? Za kubłem na śmieci ktoś się schował. A, to ślimaczek. Gałganek się uradował. Już czterech przyjaciół znalazłem. Został jeszcze tylko jeden. Ale gdzie jest kurczaczek? Nigdzie go nie ma. Gałganek i przyjaciele szukali go na trawce. Gdy nagle zobaczyli ruszającą się bujawkę. I kiedy tak myśleli i bez ruchu stali, świr, świr, świr dobiegło ich z oddali. Wtedy gałganek zauważył dzióbek. No proszę, tam jest kurczaczek. Brawo dla niego. Bujawka to świetne miejsce na kryjówkę, kolego. Znalazłem całą piątkę, wszystkich co do jednego. Jutro też pobawimy się w chowanego. Ha ha ha!